Witam Cię bardzo serdecznie, Maria Bukardi z tej strony. Dzień dobry, namaste. Dzisiaj czytanie z kart, których okładkę widzisz tutaj. To są niesamowicie piękne, przyjazne karty. Każdy z nas może je zastosować w swoim życiu. To są karty, które przedstawiają rośliny, zazwyczaj zioła, owoce i warzywa. Bardzo wyjątkowe, zawsze z króciutkim przesłaniem, bardzo jasne, dające proste odpowiedzi. Dzisiejsze czytanie z kart możesz potraktować jako odpowiedź na Twoje konkretne pytanie, ale możesz oczywiście również uzyskać przesłanie na kolejny czas. Za chwileczkę zadasz to pytanie i pamiętaj, że do wszystkich tych filmów z czytaniem z kart możesz wracać po jakimś czasie, czy za miesiąc, czy za dwa, czy za pół roku, gdy będziesz potrzebować kolejnego wsparcia, odpowiedzi w jakiejś trudnej sytuacji życiowej, to te filmy są dla Ciebie. Teraz bardzo proszę, odetchnij głęboko. Poczuj takie światło w Tobie, które wypełnia wszystko w Tobie. Teraz to światło rozchodzi się wokół, coraz bardziej, oddychasz głęboko, masz taką czystość w sobie, jasność. I teraz zadaj w myślach pytanie, możesz oczywiście powiedzieć je na głos, ale wystarczy w myślach. Jeżeli to ma być przesłanie na kolejny czas, to zadaj to również w formie pytania, czyli co wydarzy się w kolejnym czasie, na co mam zwrócić szczególną uwagę. I teraz wybierz jedną z kart. Karta numer 1, 2 i 3. Koniecznie w komentarzu poniżej napisz, który numer której karty wybrałaś albo wybrałeś. Jeżeli Twój wybór padł na kartę numer 1, to oczywiście są ziemniaki. Ziemniaki, czyli te jabłka ziemi. Ziemniaki jako niesamowita roślina. Roślina, która ma w sobie bardzo dużo energii ziemi, czyli żywiołu ziemi. I co oznacza dokładnie ta karta w odpowiedzi na Twoje pytanie? Potrzebujesz uziemienia. Takiego solidnego fundamentu w sprawach ziemskich, na którym zbudujesz swoje królestwo. Uziemienie, wypuścić głębokie korzenie do ziemi, połączyć się z ziemią, aby poczuć tą stabilność. Czyli jeżeli jest to przesłanie na kolejny czas w Twoim życiu, oznacza to, aby więcej czasu spędzać w połączeniu z ziemią. To mogą być prace w ogrodzie, to mogą być spacery boso, to może być łączenie się z drzewami, ponieważ one mają niesamowite połączenie z ziemią. Uziemienie jest dla każdego z nas bardzo ważne, szczególnie dla osób, które rozwijają się duchowo, które czasami mogą mieć taką tendencję do odlatywania. Czyli odlatywania do innych światów, podróże astralne, wszelkiego rodzaju spotkania z istotami z innych wymiarów i możemy tracić ten grunt pod nogami. A gdy jesteśmy tutaj na Ziemi, czyli w tych warunkach ziemskich, to tutaj obowiązują prawa Ziemi. Jeżeli ktoś jest oderwany od Ziemi, oderwany od rzeczywistości, to będzie spotykać w życiu wiele trudnych sytuacji, bo będzie mu brakować tych korzeni, tej stabilności. Szczególnie jeżeli jesteś na przykład ajurwedyjskim typem powietrza albo ajurwedyjskim typem ognia, to ten kontakt z ziemią jest niesamowicie ważny, żeby po prostu nie odlecieć w te inne wymiary, w świat fantazji. I to może być takie banalne jak uzależnienie od oglądania filmów, oglądania jakichś wykładów, od czytania książek. I takie osoby, które są od tego uzależnione, bardzo często nie mają stabilności materialnej. Czyli stabilność materialna to są również pieniądze. Żeby mieć stabilność materialną, to bierzemy również pod uwagę tą sferę finansową.
finanse, rzeczy materialne, posiadanie czegoś. Tutaj jeszcze raz podkreślam to, co mówiłam na ostatniej ceremonii o numerze 217, że oczywiście ceremonie są dostępne tylko i wyłącznie na mojej stronie bukardimaria.com. Tutaj na kanale YouTube są fragmenty ceremonii. Mówiłam w tym wykładzie o numerze 217, że są takie plany tutaj na Ziemi, aby zabrać wielu ludziom, a niektórzy oddadzą to wręcz samodzielnie, niektórzy może nawet z ulgą serca, zabrać ludziom posiadanie czegoś, czyli posiadanie domu, posiadanie gruntu. Takie są plany tych wyższych elit. No i z pewnością część ludzkości wpadnie w tą pajęczą sieć i pójdzie w tym kierunku. Posiadanie czegoś daje Ci wolność i daje Ci stabilność. Mimo tego, że często usłyszysz u różnych tak zwanych fałszywych proroków: a najlepiej nic nie posiadaj, to nie będziesz się musiała martwić, nie będziesz się musiał martwić, a posiadanie to tylko kula u nogi i tak dalej. Zwróć uwagę na to, że wszystkie osoby, które coś tutaj poruszyły na ziemi, wszystkie rodziny, które coś wniosły tutaj do tego świata, one wszystkie miały majątek. One wszystkie miały stabilne finanse. To jest właśnie połączenie z ziemią. Jeżeli brakuje Ci tego uziemienia, jeżeli brakuje Ci tego kontaktu z ziemią, jeżeli brakuje Ci pieniędzy, sprawy finansowe kuleją. Jeżeli brakuje Ci też takiej stabilności, takiego solidnego fundamentu, na którym budujesz swoją przyszłość, to pamiętaj, że jestem do Twojej dyspozycji. Możesz zamówić sobie na mojej stronie mariabukardi.pl na przykład rytuał świecy intencyjnej żywioł ziemi. Gdy wejdziesz w menu i tam jest zakładka rytuały świec intencyjnych, tutaj będzie również link poniżej w opisie, to przeczytasz sobie, jak działa taki rytuał, czyli jak on połączy Cię z tym żywiołem ziemi, tej materii, tego co materialne, pomoże Ci się ugruntować, pomoże Ci zbudować solidny fundament, ale również pomoże Ci uzyskać taką pełną stabilizację w sprawach finansowych. Tutaj nie chodzi o takie, o szybka wygrana w totolotka i za chwilę stracenie wszystkich tych pieniędzy, tylko chodzi o takie solidne korzenie. Solidne korzenie, nie takie o krótkotrwałe i przyszło, poszło i nie ma, tylko takie długotrwała stabilność w sprawach materialnych. Na tej samej stronie albo na drugiej stronie bukardimaria.com, tam gdzie są ceremonie, tam są zakładki, książki i wykłady, tam masz również mojego e-booka Magia Bogactwa, możesz z niego korzystać, możesz stosować wszystkie te sposoby, albo tylko jeden, albo dwa i gwarantuję Ci, że Twoje życie bardzo szybko zmieni się w tym pozytywnym kierunku, czyli będziesz mieć coraz więcej i przepływu finansowego, ale również będziesz mądrze inwestować to, co przypłynie, czyli nie na takiej zasadzie przypłynęło, popłynęło, tylko na takiej zasadzie przypłynęło, dobrze zainwestowane, dobrze wykorzystane, buduje mój solidny fundament, na którym buduję potem moje królestwo. Czyli jeżeli to właśnie na tą kartę padł Twój wybór, oznacza to, żeby nawiązać głębszy kontakt z ziemią, z żywiołem ziemi, ale również z ziemią materialnie. Jak można jeszcze nawiązać ten kontakt z ziemią? Poprzez noszenie koloru brązowego. Zwróć uwagę, że wszystkie takie bogate rodziny, które są bogate z pokolenia na pokolenie, przechodzi ten majątek, zazwyczaj osoby te ubierają się właśnie na brązowo. Czy może Cię to kiedyś zastanowiło, dlaczego? Dlaczego nie ubierają na przykład pink, jakiegoś różowego, tylko ubierają się zazwyczaj na brązowo? Ponieważ one mają bardzo silny kontakt z ziemią, z żywiołem ziemi i ten żywioł daje im fundament i ten fundament pielęgnują i rozbudowują coraz bardziej. Można to tak porównać do takiego
drzewa. Najpierw jest takie małe nasionko i potem wypuszcza pierwsze korzonki. Jeszcze jest takie niestabilne, jeszcze jest takie podatne na różne wpływy. A potem, czym jest starsze, to ma głębsze korzenie. I dlatego jest tak, że niektóre rodziny, czym są starsze, przekazują pewne wartości dla swoich potomnych i te korzenie w materii są coraz głębsze. Jeżeli jednak nie pochodzisz z takiej starej rodziny, to wszystkiego można się nauczyć. I ja jestem tutaj po to, aby nie tylko dawać Ci wskazówki, ale również pomagać Ci typowo w energii, typowo w materii, poprzez wszelkiego rodzaju prace energetyczne, które wszystkie znajdziesz na moich obu stronach. I pamiętaj koniecznie, czy interesuje Cię duchowość, czy też może troszeczkę mniej, troszkę bardziej rozwój osobisty, to pamiętaj o ceremoniach. One mają nazwę ceremonie, ponieważ mają bardzo uroczysty przebieg, ale są to wykłady w bardzo pięknej formie, które dają Ci klucze do szczęścia. Jeżeli właśnie to tutaj ta karta była Twoim wyborem, to właśnie ceremonie będą dla Ciebie idealne, ale również w tych dwóch pozostałych przypadkach. Ponieważ gdy masz dostęp do ceremonii, na przykład na tydzień, czy na miesiąc, czy na rok, to masz dostęp do wszystkich ceremonii. W tym momencie jest to 217 wykładów, mniej więcej każdy wykład około godziny. Czyli jest to niesamowita skarbnica wiedzy. Każdy wykład jest na inny temat. Każdy wykład zawiera konkretne wskazówki, co robić, jak robić, żeby te cele osiągnąć. Każdy wykład zaczyna się od wprowadzenia, później mamy taki moment, można to tak nazwać ceremonialny, czyli takiego oczyszczenia, połączenia się z energią wyższą. To oczywiście, jeżeli to nie jest nic dla Ciebie, możesz to pomijać i przejść później do tej dalszej części, gdzie już jest typowy wykład na konkretny temat. Gdy masz dostęp do ceremonii, czyli masz cały spis, każdy wykład jest dokładnie opisany, jakie daje Ci wskazówki, jak długo trwa, na co zwracam szczególną uwagę, także możesz sobie w tej bibliotece wyszukiwać, co chcesz i każdy wykład jest w formie wideo. Czyli Ty mnie i słyszysz, ale mnie również widzisz. Idziemy dalej. Jeżeli więc to właśnie uziemienia potrzebujesz, kolor brązowy. Wszystkie kamienie mocy, które są związane z ziemią, czyli kamienie mocy, które pomagają Ci tutaj być w tym życiu ziemskim, bardziej skierowane na te niższe czakry, czyli na przykład czakrę podstawy. Tutaj wszystkie te kamienie mocy, które również znajdziesz w moim sklepie, mogą być idealne, żeby dokładnie teraz sobie pomóc w tym uziemieniu i w tych sprawach materialnych. Moja pomoc? Rytuał świecy intencyjnej żywiołu ziemi. Tutaj w tym przypadku może być dla Ciebie idealny rytuał oczyszczania linii krwi męskiej i żeńskiej, czyli linii matki i linii ojca, ponieważ tutaj, szczególnie jeżeli Twoja rodzina ma jakieś problemy finansowe, problemy w materii, nie ma wielkiego majątku, to właśnie takie oczyszczenie tych zapisów w Twojej krwi może Tobie pomóc ten majątek zgromadzić. Ponieważ przyjmujemy pewne wzory od naszych dziadów i pradziadów, przejmujemy te energie i możemy powtarzać stare błędy. Ja jestem tutaj po to, żeby Ci pomóc odkryć Twoją indywidualność, Twoją niepowtarzalność i wtedy wykorzystać to do realizacji siebie. Kolejny rytuał świecy intencyjnej, który będzie idealny w tym przypadku, to będzie rytuał świecy intencyjnej czakry podstawy, ponieważ to podstawa, to są te podstawowe potrzeby i to jest właśnie ta energia niższa, energia fundamentalna. Idziemy dalej. Jeżeli Twój wybór padł na kartę numer 2, to jest oczywiście cytryna, lemonka. Z czym nam się kojarzy cytryna? Jeżeli znasz moją książkę, mojego e-booka Magia, może masz ją również w wersji drukowanej, to tam są roślinki omówione w takim podstawowym znaczeniu. Cytryna, oczywiście ten kolor, złoty kolor, mądrość wyższa, ale również zielony, ponieważ lemonki są zielone. To jest taka regeneracja, czystość, energia do działania.
No ale oczywiście cytryna to jest oczyszczanie. Każdy z nas wie, że jeżeli chcemy sobie coś wybielić, to stosujemy sok z cytryny. Chcemy wybielić sobie skórę, stosujemy sok z cytryny. Paznokcie, stosujemy sok z cytryny. Jakieś plamki na białej odzieży, stosujemy sok z cytryny. Cytryna jest cudowną rośliną, która podnosi nastrój. Czyli jeżeli masz taki moment jakiegoś zwątpienia, przytłumienia, taki, no, nie za bardzo ten humor ci dopisuje, to sok z cytryny, czy woda mineralna z plasterkami cytryny, czy po prostu zwykłą cytrynę zalać wodą, zagotować na kuchence, żeby całe mieszkanie wypełnił ten zapach i już poczujesz, że twój nastrój błyskawicznie wzrasta. Także olejek cytrynowy będzie idealny na przykład do aromaterapii. Jeżeli jednak twój wybór padł na tą kartę, oznacza to, że coś w tobie jest zabrudzone. Tutaj oczywiście znowu służę ci moją pomocą, czyli czy rytuał świec intencyjnej oczyszczającej, czy takie porządne rytuały oczyszczające, na przykład dwudniowe albo 30-dniowe, które oczyszcza tą konkretną dziedzinę albo wszystkie dziedziny. Czasami trzeba się od czegoś uwolnić, żeby się od czegoś oczyścić, czyli popatrz na całe twoje otoczenie i zastanów się, co wymaga tutaj oczyszczenia. To mogą być porządki w szafie. To mogą być porządki wśród znajomych, bo okazuje się, że zanieczyszczają twoje energie. To mogą być porządki w twoich subskrypcjach na YouTubie, bo w dzisiejszym czasie mamy wysyp tak zwanych fałszywych proroków. Przed tym ostrzegała nas nasza stara księga Biblia, że pojawią się w tak zwanej owczej skórze, wilki w owczej skórze, że pojawią się fałszywi prorocy, że w czasie apokalipsy będzie bardzo, bardzo trudno rozpoznać, kto stoi po tej stronie światła, a kto stoi po stronie mroku. Więc sprawdź wszystkie twoje subskrypcje na YouTubie i zastanów się, gdy oglądasz te filmy, czy one dają ci światło, one ci dają inspirację, one ci dają siłę do działania, dobry humor, czy też może coś się tam podczepia w splocie słonecznym jako taka przyssawka, o czym też mówiłam na ostatniej ceremonii o numerze 217 i również na moim Instagramie publikowałam w moich story, relacjach, publikowałam taką grafikę na ten temat. Czyli może być tak, że oglądasz kogoś, kto przyczepia się do twojej energii. Ja w ostatnim czasie robiłam bardzo, bardzo dużo analiz różnych kanałów na YouTubie, na TikToku, na Facebooku. Prosiliście mnie o to. Ja tych osób nie znam. Mnie te osoby nie interesują. Nie interesuje mnie to, co przekazują, ponieważ nie mam czasu nawet na to, żeby cokolwiek oglądać z zakresu duchowości, czy rozwoju osobistego, czy rozwoju duchowego. Ale o tym wiesz, że mój kalendarz jest zawsze wypełniony po brzegi różnymi zadaniami. Ale gdy prosicie mnie o analizę, macie u mnie konsultacje, to często wysyłacie mi różne kanały i ja wtedy sprawdzam, jak ta osoba działa, czy ona przekazuje treści pozytywne i czy ten dany kanał nie ma takiego w sobie programu, zapisanego programu drenującego z energii. I w ostatnim czasie muszę powiedzieć, że przeraziło mnie to, ile kanałów powstaje tylko i wyłącznie po to, żeby drenować ludzi z energii, żeby pobierać im energię życiową. I to pamiętaj, że zawsze to odczuwasz w splocie słonecznym. Nie wszystko złoto, co się świeci. Idziemy dalej. Bateria się zameldowała na telefonie. Jeszcze mam 20%, mam nadzieję, że wytrzyma do końca. Czyli idziemy dalej. Oczyszczenie. Oczyszczenie jest podstawą. Krystaliczne myśli, słowa i działania są dla ciebie bardzo, bardzo ważne, aby iść we właściwym kierunku i zrealizować wszystkie twoje marzenia i wszystkie twoje pragnienia. Czystość wewnętrzna, krystaliczność, być jak taki czysty diament, to oznacza również uwolnić się od obcego wpływu. Czasami jest tak, że masz przepiękne marzenia, przepiękne życzenia, a wszyscy dookoła
nie wierzą w Twoje marzenia, nie wierzą w Twoje życzenia i wręcz podcinają Ci skrzydła na takiej zasadzie, a to takie marzenia i tak Ci się to nie uda zrealizować, albo no troszkę przesadzasz, za wysoka poprzeczka, albo coś w tym sensie. Zazwyczaj robią to rodzice, zazwyczaj robi to rodzeństwo, ale również znajomi i przyjaciele, dlatego pamiętaj o tym, aby uwolnić się od obcego wpływu. Każdy z nas jest inny. Jeżeli jakieś marzenie, jeżeli jakieś życzenie pojawia się w Twoim sercu, to oznacza, że masz wszystkie talenty, wszystkie zdolności, wszystkie narzędzia, żeby to marzenie i życzenie zrealizować. I nie powinno Cię tutaj interesować to, co myślą na ten temat inne osoby, ponieważ to nie jest ich marzenie. One nie mają tego w swoim sercu, więc jak one mogą Ci w czymś doradzić? Uwolnij się więc od obcego wpływu i oczyść się od wszystkiego, co podcina Twoje skrzydła. Jeszcze raz nawiązuję do ceremonii. Ceremonie szczególnie powyżej 210, czyli te, które zawierają w sobie 21. 21, czyli wszechświat. Uwolnić się, oczyścić się od wszelkich krępujących Cię więzów, które zostały na Ciebie nałożone, albo które Ty sama, albo Ty sam nałożyłeś na siebie. Idziemy dalej, zanim się bateria skończy. Jeżeli to na tą kartę padł Twój wybór, to jest to regeneracja naturalnie. Tak, Artemisia. Regeneracja. Potrzebujesz regeneracji. Potrzebujesz więcej snu, potrzebujesz więcej odpoczynku. Regeneracja jest zazwyczaj potrzebna dla tych wszystkich osób z nas, które albo są ofiarami wampiryzmu energetycznego i ktoś tę energię cały czas z Ciebie wysysa, albo mieszkasz w miejscu, które jest negatywnie energetycznie, może śpisz w niewłaściwym miejscu, warto by wpuścić kota do Twojego mieszkania. Jeżeli kot położy się na Twoim łóżku, to przestaw łóżko. Pamiętaj, kot zawsze kładzie się w miejscach negatywnych energetycznie, ponieważ jego zadaniem jest neutralizowanie energii negatywnych. On przejmuje tę energię przez siebie i je neutralizuje. Te osoby z Was, które znają mnie bardzo osobiście, wiedzą, że moim zwierzęciem mocy jest kot. Nie przez przypadek w magicznej oazie tyle kotów. Moim zwierzęciem mocy jest kot i ja dokładnie tak działam dla Ziemi. Czyli gdy jestem w miejscu negatywnym energetycznie, ja pobieram tę energię do siebie i je neutralizuję. Dlatego może być tak, że na przykład jak jestem w czymś towarzystwie, to całkowicie potrafi się zmienić moja buzia, potrafi się zestarzeć o 30 lat w sekundzie, ponieważ pobieram wszystkie energie negatywne z danej osoby albo z danego miejsca i przetwarzam je i uziemiam je, nazwijmy to tak. Dlatego jeżeli kot położy się na Twoim łóżku, to przestaw łóżko. I odwrotnie, pies zawsze kładzie się tam, oczywiście naturalnie kładzie się tam, nie że my go zmusimy i powiemy mu idź na miejsce tam, gdzie żeśmy Ci to miejsce przygotowali, ale jeżeli pies samodzielnie się gdzieś położy, to jest to najlepsze miejsce do spania i tam należy postawić łóżko, kanapę albo fotel do regeneracji i odpoczynku. I odwrotnie, jeżeli Twój fotel do regeneracji i odpoczynku okupuje Twój kot i go uwielbia, to go przestaw, bo tam na pewno się nie zregenerujesz. Są oczywiście jeszcze inne metody, różdżkarstwo wszelkiego rodzaju, gdzie można sprawdzić te miejsca pozytywne i negatywne. Idziemy dalej. Czyli to jest kolejny przykład, że może śpisz w niewłaściwym miejscu i cały czas brakuje Ci energii. Może coś Cię denerwuje, sąsiedzi, czy jakieś rzeczy w pracy, czy jakieś rzeczy z innymi ludźmi, to tutaj pamiętaj, jest taka cudowna roślina, ona się nazywa melisa lekarska. Melisa lekarska przypomina nam pokrzywę, a wiesz, że pokrzywy są roślinami ochronnymi, więc
Melisa lekarska pomaga Ci uspokoić, wyrównać energię, również w takich stanach zaawansowanej, na przykład nerwicy lękowej, można ją zastosować. I przede wszystkim pomaga Ci dobrze spać, dobrze się wysypiać. Można ją oczywiście pić także w ciągu dnia. I pamiętaj, ona chroni Cię przed takimi właśnie energiami stresującymi. Jeżeli chodzi o moją pomoc, to w tym przypadku zalecam Ci rytuał świecy intencyjnej Archanioła Rafała, czyli uzdrawiający, regenerujący, rytuał świecy intencyjnej wyciszenia takiego wewnętrznego. Kolejny, krystaliczne myśli, ponieważ często, gdy jesteśmy zmęczeni, przemęczeni, to mamy ciemne myśli, te ciemne myśli przychodzą, nachodzą nas i w jakiś sposób nas zabrudzają jeszcze bardziej. Tutaj może być również idealne wszystkie ceremonie, które mówiły o regeneracji, jako typowo wykłady i klucze do szczęścia, no i wszystkie metody regeneracji, czyli znajdź metody regeneracji, które są dla Ciebie najlepsze. Dla jednej osoby to będzie sen, dla drugiej osoby to będzie na przykład bardzo długa wędrówka. Czyli to niekoniecznie oznacza, że masz się położyć i spać całymi dniami. Masz się zregenerować. Zastanów się, co Cię regeneruje. Są oczywiście również kamienie mocy regenerujące. One są wszystkie opisane w moim sklepie. Ale Ty musisz znaleźć to, co Ciebie najbardziej regeneruje. To może być oglądanie śmiesznych filmów. Oczywiście nie na TikToku, ponieważ to spłyca Twój umysł i spłyca Twoje możliwości, tylko jakichś na przykład dłuższych filmów, komedii wszelkiego rodzaju. Tak, ja wiem, ja się tak czepiam tego TikToka i Instagramu i tych krótkich filmów, ale to ma swoje znaczenie. To ma ogromne znaczenie dla Twojego życia i dla Twojego szczęścia, aby sobie to ograniczać, żeby to nie stało się taką codziennością, która będzie spłycać Twoje możliwości i Twoje talenty. Tutaj oczywiście chodzi o funkcjonowanie mózgu. Idziemy dalej. Czyli zadbaj o regenerację. Zanim wyruszysz dalej, zanim dodasz gazu, żeby osiągnąć Twoje cele, potrzebujesz regeneracji. Czyli teraz, w tym momencie, wyjdź na słońce, wyjdź na deszcz, pospaceruj sobie po burzy. Jeżeli masz takie szczęście i mieszkasz w regionie, gdzie przechodzą burze, to najlepsze, co można zrobić, to jak się burza skończy, to wyjść na długi spacer. Masz taką energię w powietrzu, która Cię tak zregeneruje, że od razu staniesz na nogi. Co Cię jeszcze może zregenerować? Moja powieść, trylogia. Czytając tą powieść, słuchając mojego głosu, Ty przechodzisz do innej przestrzeni, przechodzisz do tej cudownej opowieści i od razu Cię to regeneruje. Pamiętaj, że są nowe rozdziały już na mojej stronie bukardimaria.com, tam gdzie ceremonie w zakładce trylogia. Oczywiście to już nie jest trylogia, to już jest druga trylogia, to jest już czwarta księga. Idziemy dalej. Czyli podsumowując nasze dzisiejsze spotkanie, bardzo proszę, napisz teraz w komentarzu, czy rozumiesz wszystkie te przesłania, czy coś powinnam może wyjaśnić, coś powinnam dokładniej Ci omówić. Gdzieś potrzebujesz jeszcze dokładnej wskazówki, potrzebujesz jakiegoś linka, bo nie wiesz, gdzie masz znaleźć dany rytuał albo ceremonię, albo coś innego. Nie potrafisz tego znaleźć. Po to jest miejsce na komentarze, aby komentować. Jeżeli wszystko jest jasne, bardzo proszę, zostaw serduszko, bo Ty wiesz, jak to tutaj jest, że czym więcej komentarzy, tym większe zasięgi. Jeżeli więc chcesz mi pomóc w osiągnięciu większej ilości osób, aby większa ilość osób zobaczyła te filmy, to zostaw chociażby serduszko. Ty wiesz, że moje filmy są blokowane, szczególnie na YouTubie. Wiemy dlaczego, Wirtualna Polska, YouTube, gazeta.pl, Wikipedia, to wszystko jest ta sama grupa osób. Oni promują określone osoby, które służą istotom mroku, a no niestety blokują tych pozytywnych ludzi, więc pamiętaj, nigdy nie patrz na ilość wyświetleń, ponieważ
bardzo dużo jest przepięknych filmów, przepięknych osób, które mówią bardzo wyjątkowe rzeczy i mają dużo, dużo mniej wyświetleń niż te właśnie wilki w owczej skórze, które się przesysają do energii. Idziemy więc dalej. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Jeżeli nie, to pytaj. Ja w miarę możliwości odpowiadam na wszystkie komentarze i pamiętaj, zerknij sobie na dwie moje strony mariabukardi.pl i drugie, pisane odwrotnie, bukardimaria.com. Tam masz wszystkie wskazówki. Pamiętaj również o moim blogu zwierzętamocy.org. Tam masz mnóstwo wskazówek, które dotyczą na przykład kota albo innych zwierząt mocy. Masz dużo więcej filmów na moim kanale YouTube. Tam jest ponad 1000 filmów, jak dobrze pamiętam. Pamiętaj, że ja mam kilka kanałów. Mam również kanał Mroczne Góry, który dotyczy trylogii, czyli tej symbolicznej powieści. Mam również kilka kanałów na Instagramie i na Facebooku, na TikToku, także zapraszam Cię we wszystkie te miejsca, by poszerzać Twoje horyzonty, aby odkrywać Twoje ukryte talenty, uwalniać się od wszystkiego, co Ci nie służy, co Cię blokuje, co Cię hamuje i koniecznie pamiętaj o ceremoniach. Koniecznie o tym pamiętaj, bo to jest najpiękniejsze, co dał nam Wszechświat teraz w tym momencie apokalipsy. A dostęp jest tak symboliczny, że aż śmieszny. Ale ma w sobie tą symbolikę, aby każdy mógł tę ceremonię zobaczyć. Do zobaczenia, do usłyszenia. Twoja Maria Bukardi. Nadszedł teraz moment, aby sprawdzić, czy już subskrybujesz mój kanał i czy masz aktywne powiadomienia, aby nie przegapić żadnych nowych treści i żadnych transmisji na żywo. I może dokładnie teraz masz już ochotę napisać komentarz pod filmem, będzie mi bardzo, bardzo miło. Również wszystkie pytania zawsze pisz w komentarzu, ja staram się na nie na bieżąco odpowiadać.